Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze The Long Dark. No, to plan na dziś zadowolić starszą panią. Spokojnie, to tylko kot. Przestraszył się jak usłyszał nasze plany na dziś, ale no może mieć nieco racji, ponieważ wymagania starszej kobieciny są dość spore, jeżeli chcielibyśmy poznać wszystkie informacje, jakie kryje ona u siebie, musimy zdobyć aż 375 punktów zaufania. Za gałązkę, za jeden patek, tylko jeden punkt. No, najszybciej pewnie by było na świeżym króliczym futrze to dokonać, ale wydaje mi się, że takim dobrym rozwiązaniem, które pozwoli nam zaoszczędzić nieco czasu, są bandaże. Z jednej tkaniny możemy zrobić aż dwa. Czyli tak naprawdę jedna tkanina to jest 10 punktów zaufania. A ją można znaleźć bardzo prosto, zresztą mamy dużo ubrań do rozmontowania, więc chyba pójdziemy w tym kierunku. Ale nim wyruszymy dalej, warto by było zjeść, wypić wszystko, co powoli się psuje. Więc napój szczyt. No tak wspomniałem, starsza pani nie lubi jakoś tego napoju. Dziwna sprawa. Widziałem też wołowina powoli. Też nie wygląda najlepiej, więc tak na spokojnie postaramy się opróżnić jakoś nasz plecak. Czy tak samo przygotować bandaże? No i tak zleciało nam północy, ale mamy dla kolczanki coś, co lubi. Chodź. O! Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, scarf with birds on it, possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices, and I couldn't get them back. Never mind. You did well with the fuel. Now do the same with food, or I won't last the winter. No tak, było to do przewidzenia. Nadejście pomocy. I wygląda na to, że pomoc nie nadejdzie, a przynajmniej nasza siwa matka na to nie liczy. Ma coś więcej do powiedzenia. To chyba słyszeliśmy ostatnio, ale zobaczmy. Czyli niektórzy również poszli prawdopodobnie szukać pomocy, ale niestety nigdy nie wrócili. Dlaczego nas nazywa Mainlanderem? Nie opowiedziała historię, dlaczego też no Mainlander brzmi tak dość surowo w jej głosie. Oczekiwali też chyba nawet pomocy. Niestety ta nie nadeszła, a przynajmniej nie w takiej formie, w jakiej oczekiwali. Odpuściłem nieco tłumaczenia takiego głosowego, żeby czasem nie przekręcić pewnych zdań, a muszę w tym miejscu podziękować, no i przyznać, że
Osoby, które podjęły się już tłumaczenia pierwszych odcinków, robią to naprawdę bardzo dobrze, za co przeogromnie dziękuję. Mam nadzieję, że w ostatnim odcinku tego epizodu będę mógł również podziękować tym osobom na nagraniu. Dlatego też no myślę, że nie będę tu może bawił się w lektora, który niedokładnie być może przedstawiłby historię, tylko warto odpalić sobie napisy gdzieś w opcjach YouTube'a. No dobra, ale co to za głosy? Złe głosy. Czyli słyszała głos kobiety w towarzystwie mężczyzn. Jeden z mężczyzn zginął, czy też zobaczyła, usłyszała może bardziej, w jaki sposób się dowiedziała, że następnego dnia był martwy. Niestety za dużo też nie może powiedzieć, co się działo z powodu pogody, jaka była, ale to daje nam nadzieję, że nasza koleżanka jeszcze żyje. I tym samym poznaliśmy prawdopodobnie naszą kolejną główną misję, która skupi się na pozyskiwaniu jedzenia. Nasz bohater zastanawiał się, po co te tu starszej kobiecinie, skoro no, nie ma nadziei na nadejście pomocy czy ogólnie przyszłości, ale ta za wiele nam wyjawić nie chciała. Tu też pojawiły się dylematy moralne, o których w sumie, że też ja na to nie wpadłem, ponieważ chodząc po tych domach wychodzi na to, że będziemy okradać tych ludzi, którzy uciekli z wioski. Jednak starsza pani powiedziała, żebyśmy się tym mocno nie przejmowali. Ona też była przez nich okradana przez lata. Więc tak naprawdę to teraz czas spłacić długi. No dobra. No i tu dowiedzieliśmy się też, gdzie możemy rozpocząć poszukiwania jakichś innych rzeczy, też nie tylko jedzenia, jak się domyślam. No dobra, o, tu jeszcze coś było. Outsiders. O, dlaczego tak nas właśnie innych nazywasz? Robi się tajemniczo. No, koleżanka odezwała się tak niebezpiecznie. Też słyszała innych outsiderów, czyli coś jak my, no, którzy walczyli o przeżycie i czekali na przebaczenie. Z tego, co siwa matka powiedziała, również i my powinniśmy się jego spodziewać. No dobra, trust. Znaczy, zrozumiemy, jak je znajdziemy. O, może tak bardziej. No dobra, ale teraz pogadajmy o biznesie. Dostaniesz patyka? Nie. A grzyby? Dwa sobie zatrzymamy. Ale tutaj, o właśnie. I
jak ten wskaźnik pięknie rośnie. Cztery bandaże sobie zostawimy, czyli mamy 156, no i jeszcze trochę będzie trzeba, ale myślę, że też... O właśnie, tu moglibyśmy się dowiedzieć o nowych rzeczach. Ale połączymy to razem, chyba tak, chyba połączymy to razem, jak już odkryjemy wszystkie pola, no to wtedy też z nią pogadamy. Co prawda może nam wskoczyć czasem misja poboczna, tak jeszcze zobaczę, jak to się prezentuje. Jeszcze cztery bandaże, kurczę, jak ma wyliczone, i da nam rzeczywiście misję, gdzie prawdopodobnie kryje się pistolet sygnałowy, coś ten deseń. Okej, pogadajmy o zaufaniu. Masz tu, koleżanko, no to jeszcze dostanie te cztery. My sobie zrobimy nowe, jak będzie potrzeba. More. Protection? Prawdopodobnie tu się to kryje. Jeszcze zobaczmy. Chyba tak. O właśnie, jest dużo wilków w okolicy. No to dziękujemy. Dowiedzieliśmy się, że u kogoś kryje pistolet. No tego nie podniesiemy. Zresztą teraz, chociaż teoretycznie powinno nam przebaczyć kradzież. Już nam tak w połowie ufa. Ale dobra. Zapałka w dłoni? Nie, jeszcze nie zapałka. Skoczymy do kominek wykorzystać. Mam wrażenie, że te stare brzoskwinie po przygotowaniu będą całkiem dobre. Powoli nam się kończy jedzenie. Właśnie, nie zwróciłem uwagi też. A, to tak działa. Jaka misja główna nam się szykuje? Znaczy prawdopodobnie jedzenie, ale ile kilogramów? No to warto by było sprawdzić. No zupa taka całkiem świeża, Misja główna. Aha. Wszystko co znajdziemy mamy odłożyć w jej lodówce. Opcjonalnie możemy skoczyć na stację. Okej, i tam poszukać zapasów. No dobra, zjedzmy tylko to coś, co sobie przygotowaliśmy. Świeże skondensowane mleko? Nie. Gdzie jest ciepła zupa? O właśnie, już otwarte, gorące, szybciej się psują zapewne, ale pożywne całkiem nieźle. No i właśnie, bonus do rozgrzewania. Tutaj też warto zwracać na to uwagę, że od czasu do czasu, szczególnie w tych ciężkich chwilach, jak sobie przygotujemy coś takiego na ogniu, no to można dodatkowo jeszcze się rozgrzać. Na ten moment nam to niepotrzebne, ale te brzoskwinie już się średnio trzymały. No chyba, że mogliśmy naszej siwej matce zostawić je tak w lodówce. No dobra, wyśpij się, bo musisz trochę tu dźwigać. No i odwodniony. Dobra. Z tym akurat najmniejszy problem. Zastanawiam się tylko, kurczę, no trochę szkoda może tej zwierzyny tam wcześniej. Zjedliśmy, w jaki sposób zmarnowaliśmy, być może nawet. Schowaj to, niepotrzebne ci. Karton. Zobaczmy, lodówka. No i tak, pięknie. Tu już na czerwono nic nie jest, bez pusta. Więc nie ma czego tutaj kraść. Coś bym jej wrzucił tak nawet z ciekawości. A, masz zupę. Te 40 kg, ile to jest? 300 punktów taka zupa. Dobra, czyli to tak, no... Poszukamy, pozwiedzamy. Mamy też i misje poboczne do wykonania. Po drugiej stronie miasta, więc jakoś to wszystko pogodzimy. Jeszcze zobaczymy tak. Tył chatki. No. Napisaliście różne podpowiedzi. Co prawda tutaj akurat tego nie widzę, ale to też bym prosił ewentualnie, żeby za dużo sekretów nie zdradzać, jeżeli coś się tutaj kryje takiego istotnego. No, pojawiła się podpowiedź, że z tyłu chatki jest strzelba, ale na szczęście to było tylko żart. Tak, taki, żeby zainteresować tym, co tutaj jest, ale też takie podpowiedzi, jeżeli ktoś się zastanawia, że czasem zniknie komentarz, no to właśnie z tego samego powodu raczej będę usuwał, żeby nie było spoilerów. No i tak też wspomniałem, nie chciałbym jakoś specjalnie ułatwiać tutaj naszej podróży i tak naprawdę mocno nieziemsko pomogliście. O, jakie dziwne niebo. Tymi podpowiedziami, jakie otrzymałem do tej pory. Dobra, zwierzyną się zajmiemy, jak będziemy wracać. Myślę, że to byłby niezły czas, żeby odwiedzić drugą stronę miasta. Musiałbym jakoś oznaczać te domki. Może białą farbą, bo nie wiem, czy w tym byłem, czy nie byłem.
Tutaj na pewno się nie... A może się kręciliśmy? Dom prezesa też warto by było znaleźć. Coś ujada w okolicy. Otwieranie drzwi. Zobaczmy jeszcze na mapie. No właśnie, jeżeli pójdziemy cały czas prosto... O! A dlaczego tu... A, Grey Mother, ona nam prawdopodobnie powiedziała o tym miejscu. Czyżby ona słyszała tą zwierzynę? Zobaczmy jeszcze... A, o ten pistolet tu chodzi. Dobra, to wiemy, gdzie szukać. Przeszedłbym się na stację w takim razie. Prawda, słyszę dźwięki. I widzę list. Okej, czyli prawdopodobnie kolejne zapasy. Kolejna misja poboczna by się gdzieś kryła. A. Być może to do tego samego, tak? Bo możemy właśnie wykorzystać informacje z notatek, żeby dotrzeć do miejsca. No gdzieś to tu się kryje. Pytanie, czy gra nam pokazała na mapie wszystko, czy to jest na zasadzie, że będziemy musieli resztę wskazówek wyciągnąć z wiadomości. I na przykład znaleźć ich nieco więcej. Tak jakoś ciemno dzisiaj. Idziemy na stację. Dość leży, interesującego. A może i nie? O, węgiel. Węgiel jak najbardziej. Skrzynka, ile czasu? 15 minut. Myślę, że coś idzie. Tak, tu kolejna też podpowiedź od was. Jak chodzimy, to czasem lepiej mniej mówić, więcej nasłuchiwać. Co też w miarę, myślę, staramy się zrealizować. Dobra, robi się zimno. Ale nie chciałbym biegać, żebyśmy byli w stanie też więcej podnieść w międzyczasie. Nie wygląda tu źle. O kurcze. Słyszałem gdzieś strzały. O-o. Mam nadzieję, że to był żołądek. Nie, widzimy wilka. Daleko, daleko. Czyli kolejna zwierzyna będzie na przyszłość, ale lepiej nie wchodzić mu w drogę. Jednocześnie mieć na oku. Kurczę, taką zwierzynę ma nami by się miał zainteresować, to by było dość dziwne. Już przygotowane, pogryzione, pomiętoszone. Dobra. Aha. O! Dziękuję. To chciałem powiedzieć, no to sobie pochodziliśmy, pospacerowaliśmy, a tu bach, łom w samochodzie. No dobrze, no dobrze, to tak możemy działać. Prawdopodobnie dzisiaj na noc nie wrócimy do starszej kobitki. To wilka nie widzę, z tyłu też nic nie ma. A. Najpierw wejdziemy tutaj może. Nie ma pieniędzy, a nie, nie przyjmują pieniędzy prawdopodobnie. Okej, podobno tu by się miało kryć trochę jedzenia. Karton w sumie chyba nam niepotrzebny. Mamy tego trochę. Gorzej właśnie z tym jedzeniem. Opał, łatwa sprawa. Weźmiemy sobie pochodnie. Tylko żeby nie spalić tego miejsca. No pytanie, co w takiej skrzyni może się kryć? A to wszystko przed nami. O, o, o. Że też ty podskoczyć nie możesz, kurczę. Suszona wołowina. No to już jest dobre. Niezłe. Kasy nie ma. Pewnie tak. Wiecie, gdy była katastrofa, tak, czy to wszystko się wydarzyło, to może ludzie chcieli wypłacić. Nie było za bardzo czego. Wiesz, butelkę wody. Nie wiem, czy zalicza się też do jedzenia dla starszej pani. Chyba nie. Bo moglibyśmy wtedy szczytować. Ten kubek co? Wygląda na pożywny. Przygotować masę wody u niej w domu. Schować do lodówki i cześć. I cześć. Jak kolorowo tutaj można się pogubić, co warto wziąć, co nie warto, czy co by się mogło udać zabrać. Coś czuję, że będą się kryły tutaj też inne skarby.
I could use this. O, na bandaże, czemu nie? Śpiwór. O, mam wrażenie, że będziemy mogli też obóz. O, właśnie, teraz przespać się w każdym miejscu, nawet tutaj. To jest bardzo wygodna rzecz. Książka, niestety tylko do spalenia. No ale, kto by trzymał jedzenie w tych szafkach? Nic nie będziesz musiał wyrzucić. Szafka na dokumenty, szukaj o, butelki wody. No dobra. Niech i tak będzie. O, tu coś dla babci znajdziemy, nic. Ale Eldorado, tak jest co szukać. Tutaj by trzeba było karton. Gazety zostawiamy, metalowa półka, nie. A zapałki znowu wygląda jak mydło. Drewno cedrowe, o, tu będziemy mogli się rozgrzać. No w sensie śpiwór nam niepotrzebny, patrząc na to, że tu mamy całe legowisko. Dobra, zgaś na moment. Trzeba oszczędzać opał. O, otwieranie siłą. Rozumiem, że łom do tego. Przeszukaj. No. Było warto. Chyba tak. Zobaczmy, ubierzemy się w te nowe rzeczy. Przynajmniej ta kurtka tutaj. No nie. Jednak kurtka Willa lepiej się sprawdzi. No to też lepiej. Będzie na bandaże. No właśnie, bo trzeba pamiętać, że to jest nasza dodatkowa misja, te bandaże. Widzę sklepu. Nie, jeszcze nie. Apteczka jak najbardziej. What have we here? I właśnie, te całe... Tylko z jedzeniem teraz jest problem. Gdybyśmy racje żywnościowe, to tak jakby wojskowe znaleźli. No co? Sadzić do lodówki? Czy dać starszej pani? W sensie za punkty zaufania. Toaleta... A ile my mamy wody? Mamy, damy radę. Zresztą można by było się czegoś napić teraz. Z głodem nie wyglądamy najlepiej. Dobra. Wydaje mi się, że jeszcze części tego miejsca nie zbadaliśmy, chociaż liczyłem... O, karma dla psa. No i pięknie. No właśnie, to jest to, na co liczyłem, czyli liczyłem na coś więcej. Karton. No i skąd wiedzieć, czy tam coś się kryje, czy się nie kryje? Będzie mnie prześladować to coś. Już teraz na dobre. No dobra, przeszukaj kas. Przypuszczam, że tam nic. O, lampa naftowa. Odporna na wiatr. Z mechaniczną zapalarką. Spala naftę, ale to nie jest zła wiadomość. O, i bach. Bo dzięki temu, co prawda, no, nie rzucimy wilka prawdopodobnie lampą. Ale dzięki temu będziemy mogli sobie właśnie w przesilnym wietrze również tutaj podróżować. Otwieramy. Mam wrażenie, że coś się tu może kryć. Nie do końca, ale jeszcze był ten, ta skrzynka. Ona tu była. Mała godzina. I tak nic lepszego do roboty tu nie mamy. I bach, co tu się kryło? Tylko butelka wody. Dobra, jak my z dniem wyglądamy? Środek dnia. Jedyne co, to by trzeba było nakarmić naszego Willa. Karma dla psa okazała się całkiem niezła. Mam nadzieję, nie doszło do żadnego zatrucia. I prawdopodobnie te 10 tysięcy, które mieliśmy wypisane naszej koleżanki w lodówce, to chodzi o kalorie. Ile łącznie mamy ich zebrać? No dobra, wyjdziemy tyłem, bo widzieliśmy z przodu wilka. Jeszcze zobaczę na mapę, co coś ciekawego tutaj jest. Grey Mother. Okej, czyli zadania opcjonalne wykonane, żeby włamać się do stacji i splądrować. No tak. Ładnie to nazwane. O. To już nie w grze. Żeby nie było, że to jakieś strzały rzeczywiście słychać. O. Mgła? Pytanie, czy dla nas to lepiej, czy gorzej? Wilka nie zobaczymy, ale może i... vice versa, chociaż on pewnie kieruje się bardziej zapachem. Zapach naszego strachu, kurczę, no. Masz. Ciekawe, jak pachnie nasz strach, tak? Czy szukać źródła zapachu w bieliźnie? Czy mam nadzieję, że tędy przejdziemy... O!
Ale co dziwne, jest na tyle ciepło na dworze, żebym zobaczył, jaką temperaturę. No nie wiem, ale że nasz kolega się rozgrzewa, chyba że ta pochodnia go grzeje. Może być i tak. Ale tu się jasno zrobiło, dobra. Razi po oczach. Coś zawsze możemy też biegać. No Sylwester, Sylwester. Dobra, jeżeli nam by się udało całkiem nieźle rozbić też ognisko przy tej zwierzynie, którą mijaliśmy po drodze, zaraz przy chatce naszej starszej pani, to myślę, że warto by było i tamto mięso zabrać ze sobą. Ponieważ no ta kaloryczność tego jelenia jest naprawdę porządna. Nie mamy tylko nadal domu prezesa. Węgiel czy kamień? Chyba kamień. Szukamy. Pusto. Parę chatek też tutaj mijaliśmy jeszcze, więc będzie co nadrabiać. Mamy po co też wracać do banku chociażby. Może tutaj prezes mieszkał tak w zaułku? Pochodnia. Boję się, że wilki przyjdą jak pochodnia dogaśnie, no ale... Pochodnia. Trzymaj jeszcze. Jeszcze ognisko rozpalimy dzięki tobie. O. I tu ogień. Ognisko, ogień, pochodnia 1%. Dobra, pal, póki jest. No i pięknie, to się nazywa szczęście. Dobra, wrzuć węgiel, nie możemy chyba jeszcze, ale jak najbardziej. Kawałki drewna, węgiel zazwyczaj tam jest jakieś... O, 22 minuty. Dobra, a pochodnia ile dodawała czasu, czy nic? A nic, dobra. Już pamiętam. 2 godziny się pali. Myślę, że wystarczy, żeby wszystko podnieść, co tutaj jest. Mam nadzieję, zaraz zobaczymy. A tu mięsa tyle co nic. A ja przygotowałem takie tutaj... Może za długo leżało. Trzeba było się nim zainteresować dużo wcześniej. I co nam po tym ognisku? Jedynie co możemy pochodnie wziąć jeszcze ewentualnie, żeby spróbować bezpiecznie wrócić do domu. Pióra, jak tam nas informowali wcześniej, na strzały. A nóż się przyda. No dobra. Zaraz w lodówce będziemy mieli podsumowanie naszych dzisiejszych... O moment, czy się nie rozpędziłem? Nie. A, zmieniłem po prostu kierunek. Coś mi nie pasowało, ale to wszystko przez tę mgłę. No dobra, to widzimy się przy lodówce. No cóż, trzeba dzielić się. Rozkwinie w syropie. Dobra dziczyzna. Niech będzie. Zleżały batonik. No właśnie, wszystko co ma stosunkowo... A, damy niski procent. Świeża karolewsa. No kurczę, trochę za świeże, żeby ją oddać. Puszka kawy. Jak to by to się przeliczyło? No ale skoro się przekłada na coś... A, aż 5 puszek kawy mamy. Pomyślimy jeszcze. Rybka. 83,96, świeży batonik. No wydaje się, że to jest niewiele. Może niektóre rzeczy źle robię, że wywalam, bo na przykład dodają nam jeszcze jakieś inne bonusy, tak? Z tymi rozkwiniami, jak było. O! Wodę też możemy przerzucić. No to babciu, to o czym my rozmawiamy? To 5700, no i pięknie, po jednej nocy. Moment, a ile ta woda nam daje? To ja tak może byśmy zrobili taki mały interes. No niestety babiczka nas oszukała. Woda nie dodaje punktów, ale i tak z racji, że ją lubimy, dostanie jeszcze od nas bandaże. Trochę tego narobiłem. Szybko schodzą punkty, nie najszybciej lecą. Dwa lepiej mieć chyba przy sobie, cokolwiek by się miało nie widzieć. 241, więc trochę tkaniny następnego dnia, ale właśnie to następnego dnia. Jak to wyglądamy z lampą? Trochę uszkodzona, zobaczę później jeszcze, nim dojdziemy do łóżka. Czy nie da rady jej jakoś naprawić? Mamy złom. Tylko czy to wystarczy? Dobra. Łóżko widzimy, jeszcze ekwipunek. Bardzo fajnie tutaj te rzeczy są podzielone, chociaż lampa tu będzie akcję na pełni. A napraw jest też. Dobra, lampa jest napełniona, ale napraw. Mamy złom. Proste narzędzia są potrzebne. Okej. To zapytamy babiczkę o proste narzędzia. Ale teraz śpimy do rana. To co? Standardowa 8? Zawsze mam obawy położyć się na tyle godzin, no bo właśnie. Pragnienie nas dopadnie i co wtedy?
A znowu napić się przed spaniem to wydaje się dość niebezpieczne. Dobra, lecimy dalej. Jednak jesteśmy w gościnie. Nie podoba mi się ten dźwięk za oknem. Ale mam nadzieję, że to nie jest żadne nawiązanie do tego, że pogoda nas nie rozpieszcza. Jedyne co mnie martwi, sam kominek. Dlaczego? A może nie, 4 godziny, dobra, czyli rozpaliła. Wcześniej było 10 minut wypisane. Robimy się głodni. To tak, pałka na dobry dzień. Wyruszamy dalej na misję. No tak, można było się tego spodziewać. Co prawda mamy lampę. To nas nie interesuje, ale chętnie przeszukałbym ten dom. Czyli do skrzyżowania prosto drugi dom. Mam wrażenie, że tam byliśmy już nawet. Ale nie trafiłem wcześniej na to, co by nas interesowało. Czy przy takiej pogodzie wilki biegają na zewnątrz? Psa z kulową nogą nie znajdziemy, ale wilka, kto ich tam wie? Ta chatka zamknięta, a ta, co nas interesuje, kryje się tutaj. Old McDermott must have hidden that weapon in here somewhere. No dobra. Lampę sobie zostawimy, jakbyśmy mieli po dworze biegać. To znaczy, że pochodnie idą całkiem sprawnie. O, już myślałem. Ale zupa pomidorowa, czemu nie? Pusto. No właśnie, bo my już tu byliśmy. Przeszukaliśmy wszystko. Ale nie z pochodnią. Gdzie ty mogłeś to schować? Kurczę. Za obrazem? Poster nie. Zamknij mikrofalówkę. Ech, kolego. Jakbym był old tym kimś, to gdzie bym schował taki pistolet? O, co tu jest? Kubka. Nam się... metalowa lampa. Dobra, nam się chyba dopala, to zobaczmy w takim razie... Nie, bo wcale ten dom się tu nie spali. Zobaczmy, ile to światła daje. No dobra, pójdziemy z tym. Kominek. Aha. Nie, tak byśmy chcieli to zamieszkać. Łóżko. Nie wiem, czy tu nie znaleźliśmy tej informacji na temat się do banku. Pusto, 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 pusto. A, moment, moment. This will be useful. Aha. Pistolet strzelający z sygnalizacyjnymi flarami. I flara. I flara, i flara, i flara. Czyli co, do walki z wilkami tak to traktować? Dobra, zgaś. Zobaczymy ile... Ua, schodzi to całkiem szybko nawet. Nie no, nie ma co jej tutaj tracić w takich sytuacjach. Wodę, może na wszelki wypadek. Czyli tak, kolejna misja wypełniona. O, znika. To dlaczego nam to nie znika? A, bo te chyba od Grey Mother są cały czas. No, zastanawiają mnie te zapasy, ale na pewno nie przy takiej pogodzie jak dziś. Tu są jeszcze, po drugiej stronie jak przejdziemy, kolejne domy i może warto by było tam się rozejrzeć. O, koło kościoła są też zapasy. Czyli jeszcze sobie trochę pobiegamy. No i dom prezesa gdzieś musi być. Chyba, że... chętnie poszedłbym do kościoła zobaczyć, to, co się tu kryje, ale... Czy w taką pogodę? Zobaczymy, na ile nas zmrozi. Nim jednak tam pójdziemy, okazuje się, że zasłony są całkiem fajnym źródłem tkanin. No to pani domu, jak wróci z wakacji, chyba nas udusi. No cóż, no cóż, ale tutaj widać bandaże. 4 bandaże z jednej zasłony. 40, no nie, 20 punktów. Ale ile ich tutaj było? Wracamy do starszej pani zaprzyjaźnić ją na dobre. No i jak miło możemy porozmawiać, ze starszą kobietą się dogadać. Żaden królik nie ucierpiał w tym ani w innym odcinku. A niech ma jeszcze z zapasami. 300, a to jeszcze trochę. I wio, 375. Więcej się nie da. No to zaczynamy od butów. Może tak, my coś daliśmy.
No to mamy, jak rozumiem, buty spinaczkowe. Teraz tak, o samym Great Bear. Jak rozumiem, to jest miejsce, w którym się znajdujemy, taki nieco większy obszar niż samo Milton, ale Milton należy do tego Great Bear. No właśnie, więc usłyszmy coś więcej o tym miejscu. Okej, za wiele się nie dowiedzieliśmy, tak? Nie wiem, czy nam dała książkę na ten temat, czy jak? No dobra, co możemy zrobić ze skóry królika? No, kiedyś było wygodnie. Znaczy kiedyś, teraz jest wygodnie, zamawia się coś i nawet dron jest w stanie dostarczyć pod dom. No a ona jak jeszcze za czasów jak była mała, sama musiała posiąść taką wiedzę, jak ewentualnie zrobić sobie, nie wiem, rękawiczki, czy co ona tutaj. Zaraz się zresztą dowiemy, co nam tam doszło w planach. To już chyba słyszeliśmy o tym ogrodzie, gdzieś tam możemy zapasy darować. Być może mamy to zaznaczone na mapie. Okej. Dobra. Ostatnia rzecz. Nie wiem, dowiedzieliśmy się. O właśnie, mamy wiedzę, zaraz zobaczymy. Rękawice z futra królika, otóż to. Zadania doszły. A gdzie buty? Pokażcie nam buty. Też same narzędzia, tak? Sekretem narzędzi jest to, żeby były ostre, tylko pytanie, czy my możemy już je naostrzyć? O właśnie, rękawice możemy zrobić. Statystyki mają fajne, tylko potrzebują aż 4 wyprawione skóry i jelita. I to wszystko. A zobaczmy jeszcze na moment naszą siekierę, motykę. A to chyba lepiej tu do, no, narzędzia. O, no nie zużywa się tak szybko. Akcje. A, czyli dostaliśmy osełkę od naszej koleżanki. Bardzo dobrze. Nawet długo to nie będzie trwało ostrzenie samo w sobie. No właśnie. Ale to jest tajemnica, tak. Żeby to narzędzie dobrze działało, no to warto je naostrzyć. Tu niestety takiej możliwości nie mamy. Czyli ze wszystkich rzeczy, jakie powinniśmy dostać, to jeszcze buty. Wheels. O, otóż to. I od razu widać statystyki. Dużo lepiej się prezentują. Włóżmy je na nogi, a jeszcze powinny nam pomóc we wspinaczce. To chyba wszystko, co się gdzieś przewinęło od starszej pani. No teraz mamy jeszcze zadanie wypełnić jej lodówkę zapasami. Zobaczmy też misje poboczne. Mhm. Kolejne miejsce chyba nam przekazała. Co do tego, gdzie mogą kryć się zapasy. O właśnie, całkiem niedaleko. Całkiem niedaleko. Ale za te zapasy, a także za lodówkę naszej pani, zabierzemy się w następnym odcinku. Teraz lecimy spać, bo czeka nas jeszcze jeden, co najmniej jeden długi dzień. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.